chcemy za Państwa pośrednictwem przekazać pewne informacje mieszkańcom naszego miasta, różnym instytucjom. Od kilku dni mamy stan, można powiedzieć, podwyższonej gotowości. Mamy eksodus narodowości ukraińskiej, która przybywa do naszego kraju przez naszą granicę i no, trwają wysiłki, żeby przyjąć uchodźców wojennych, żeby rozlokować na terenie naszego kraju. Gromadzą się tłumy Ukraińców na granicach i z tamtej strony, i z naszej strony. Państwo polskie organizuje takie punkty recepcyjne i właśnie w tych województwach, gdzie mamy przejścia z Ukrainą, ale również i w kraju, w każdym województwie, w każdym, na każdej tej dworcu, stacji w województwie jest taki punkt informacyjny dla uchodźców organizowany przez poszczególnych wojewodów. My oczywiście tutaj lokalnie w mieście organizujemy to pomoc. I chciałbym tutaj przedstawić za pośrednictwem Państwa, jak ta pomoc jest zorganizowana, jak ma przebiegać i ma wyglądać, bo widzimy bardzo dużo takich działań oddolnych, czy to osoby fizyczne, czy instytucje próbują coś robić i to rolą samorządu, czy też rolą administracji tej rządowej jest skoordynowanie tej pomocy. Tak, żeby ona była prowadzona w sposób płynny, bez żadnych jakichś większych problemów. Jak Państwo wiecie, albo nie, miasto kilka już miesięcy temu przekazało taki wykaz obiektów do tymczasowego, zbiorowego zakwaterowania, które są w dyspozycji tutaj naszej i nie tylko naszej, na terenie Suwałk. I taki wykaz obiektów został zaktualizowany w ostatnim czasie, przekazany do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i z tego wykazu, który był, zostały wykreślone dwie pozycje, ale w sumie 525-550 miejsc jest do naszej dyspozycji na terenie Suwałk. Wojewoda wydał decyzję obligującą mnie do i dającą mi upoważnienie do wkwaterowywania do tych obiektów tej ludności narodowości ukraińskiej, która przekroczyła granicę od 24 lutego. Na razie takich osób nie ma zbyt wiele, bo chyba 4, a może więcej już w tej chwili w hostelu Wigry. Jest to taki pierwszy punkt, gdzie gwarantujemy dach nad głową i wyżywienie całodobowe. I hostel Wigry jest przygotowany, 50 kilka miejsc jest do dyspozycji. Mamy również 25 miejsc noclegowych na stadionie lekkoatletycznym i też one są przygotowane do przyjęcia uchodźców. Mamy również na tym wykazie inne obiekty, takie jak hotel Aquilon, 25 miejsc noclegowych. Hotel Logos, 66 miejsc noclegowych, Hotel Szyszko, 140 miejsc noclegowych i dom noclegowy studenta. Przepraszam, komentarz później odzwonię. Dom noclegowy studenta, ulica Szkolna 2, 180 miejsc hotelowych zostało wykreślone i hala sportowa Osir, z uwagi na to, że to jest otwarty taki obiekt, na razie na tej liście nie jest. I szanowni Państwo, te miejsca są przewidziane do zakwaterowania takiego zbiorowego. I ten transport tych uchodźców zgromadzonych przy granicy z Ukrainą ma być w jakiś sposób zorganizowany przez rząd, przez poszczególnych wojewodów. I wiemy, że te pierwsze transporty zbiorowe, autobusy już przywiozły Ukraińców do Białegostoku. My mamy zabezpieczać właśnie te miejsca pod potrzeby właśnie takich uchodźców, którzy z większą grupą będą przywożeni tutaj na teren naszego miasta.
Natomiast są transporty indywidualne realizowane przez Ukraińców tutaj mieszkających na terenie Suwałk, czy w okolicach Suwałk, którzy pracują i pojechali po swoje rodziny, żeby właśnie przywieźć je tutaj i zakwaterować, bądź też Polacy jeżdżą tam i zabierają znajomych, nieznajomych. Jeżeli takie sytuacje będą miały miejsce, przepraszam, jeżeli takie sytuacje będą miały miejsce, to my oczywiście możemy wkwaterowywać do tych miejsc wskazanych. Niemniej jednak, jeżeli Polak jedzie, nawiązuje w jakiś tam kontakt z tą osobą, czy z tą rodziną ukraińską, odbiera ich z zagranicy, to powinien zabezpieczyć lokum u siebie w domu, w mieszkaniu. Te obiekty wskazane mają służyć temu zakwaterowaniu zbiorowemu. I teraz kolejna taka rzecz, no jeżeli już te osoby będą, a ich będzie sporo, nie wiemy ile, my musimy zorganizować po pierwsze wyżywienie, to jest rzecz oczywista, zaopatrzenie w ubrania, nie ubrania, które są potrzebne, bo bez tych środków są te osoby bardzo często z jedną walizką albo żadną walizką. Co chodzi o pomoc medyczną, to jak pewnie już wiadomo, ta pomoc medyczna ma być realizowana przez wszystkie placówki opieki medycznej funkcjonujące na terenie Polski, szpitale, przychodnie i tak dalej. To jest komunikat NFZ-u w tym zakresie i szpital wojewódzki wie, że jeżeli ktoś się zgłosi na SOR, to z tych uchodźców przekraczających granicę po 24 lutego, to będzie zaopatrzony, będzie zaopiekowany. Chcemy zorganizować również opiekę dla tych uchodźców, bo tak, mamy matki z dziećmi. Chcemy poszukać im miejsca pracy, ale to zrobimy później, ale chcemy zorganizować jakieś zajęcia dla dzieci w różnym wieku. Jutro, myślę, podzielimy się z Państwem informacjami szerszymi na ten temat, żeby te dzieci, młodzież nie siedziały w tych zbiorowego punktach zakwaterowania, w hotelach. Im po prostu trzeba pomóc, trzeba ich gdzieś im zorganizować jakieś zajęcia, tak żeby nie myślały, co się stało i tak dalej. I tutaj Wydział Oświaty z moim zastępcą ma się tym tematem zająć, jak również to opieko ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wyznaczone zostały osoby, które będą realizowały określone zadania. I między innymi, co chodzi o zakwaterowanie, to Ośrodek Sportu i Rekreacji w swoich obiektach, później to zakwaterowanie zbiorowe, Wydział Spraw Obywatelskich. Będziemy kwaterowali w te ogólne miejsca. Pomoc, ta zabezpieczenie społeczne i pomoc oświatowa ze strony miasta z tymi kontaktami, z tymi numerami telefonów, które posiadamy. Pomoc psychologiczna, ona wygląda trochę trudniej, bo mamy oczywiście swoich psychologów, mamy Centrum Interwencji Kryzysowej, tam też jest zatrudniony psycholog, mamy poradnię psychologiczno-pedagogiczną, tylko że to są Polacy. I kwestia bariery komunikacyjnej, językowej. I tutaj rozmawialiśmy, bo w trakcie dzisiejszego posiedzenia Miejskiego Zarządzania Kryzysowego udział brała również przedstawicielka pani prezes Związku Ukraińców w Suwałkach. Podzieliliśmy się również zadaniami w tym zakresie, czym się oni zajmą, a czym się zajmie miastem. Natomiast tutaj ta pomoc psychologiczna być może będzie ze strony Ukraińców mających kwalifikacje też udzielana tym osobom, które tutaj przyjadą, czy też już przyjechały do Suwałk. Kwestia, czy miasto zorganizuje tutaj transport i przywóz osób do Suwałk, pozostawiłem to wojewodzie podlaskiemu, gdzie poprosiłem o wskazanie, co my mamy robić, tak samo wczoraj, tak samo dzisiaj, czy mam puścić samochody do przewozu pasażerskich, żeby przywieźć tutaj tych Ukraińców, którzy są w tych punktach recepcyjnych. Na razie czekam na dyspozycję, czy organizować ten transport, czy nie.
póki co wojewoda mówi, ten transport jest zorganizowany i te samochody będą dowoziły na poszczególne województwa tutaj tych uchodźców. Dlatego też, korzystając z obecności państwa, ja bym prosił, apelował do mieszkańców naszego miasta, co chodzi o kontakty z uchodźcami i transport ich. Jeżeli ktoś decyduje się, bo ma znajomą rodzinę, żeby pojechać, to zabiera pod swój dach, zabiera do własnego mieszkania, zabiera do własnego domu. Później, w jaki sposób, oczywiście dzieci do szkół, czy na te zajęcia, też będą komunikaty tutaj, co chodzi o pomoc tą społeczną. Liczymy, że szybko zostaną dostosowane przepisy prawa polskiego, tego pomocowego, socjalnego, żeby tą pomocą objąć właśnie uchodźców. Takie zapowiedzi wczoraj ze strony wojewody padły, że przepisy będą szybko dostosowane, że te osoby, które przybyły na skutek wojny z Ukrainy, mają być objęte pomocą społeczną naszego kraju, Polski. Tutaj oczywiście będziemy śledzili na bieżąco te sprawy i informowali, na ile my jesteśmy w stanie tę pomoc zgodnie z literą prawa realizować. W zakresie zbiórki żywności, środków, różnych środków i takich medycznych, ukazała się wczoraj lista potrzeb, czyli takich rzeczy potrzebnych, które powinniśmy gromadzić w postaci tych darów od ludności, czy też organizacje tutaj społeczne włączyły się różne w zbiórkę tych rzeczy. I każdy starosta, każdy prezydent wczoraj otrzymał polecenie zorganizowania takich powiatowych, miejskich magazynów gromadzenia tych rzeczy. One później mają być transportowane do magazynów wojewódzkich w sposób taki zorganizowany i poukładane to wszystko, zapaletowane w jakichś dużych podłach, tak żeby to do transportu było przygotowane. I Agencja Rezerw Materiałowych dalej ma to właśnie wozić na teren Ukrainy. Ale mimo tego my chcemy zaopatrzyć z tych zbiórek publicznych tych rzeczy, tych Ukraińców, którzy są już tutaj u nas kwaterowani, bądź też rozlokowani po różnych mieszkaniach u naszych Suwalczan. Wobec tego to jest do dyspozycji. Odpowiedzialną jednostką za prowadzenie tego magazynu, wydawanie, przyjmowanie, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, tam zastępca pan Grzegorz Krysa z kierownikiem tego obiektu. Oni są podane informacje na ten temat. Warenie Suwałki, czyli ulica Zarzecze 26. Gromadzimy ten punkt dzisiaj, jest czynny od 8 do 20, do godziny 16. Oprócz tych rzeczy, które są tam gromadzone i tego dalej transportu do Ukrainy, mamy miasto partnerskie, Tarnopol na Ukrainie. Zwróciliśmy się z takim pytaniem w ubiegłym tygodniu, co oni potrzebują, jakich środków, jakiej pomocy nas potrzebują. Jest apel humanitarny Rady Miasta Tarnopol, który dotarł do nas w sobotę po południu i tu jest wykaz rzeczy, medykamentów, które są potrzebne dla nich. Organizujemy tutaj taki konwój, pomoc taką humanitarną dla naszego miasta partnerskiego Tarnopol. To są, można powiedzieć, specjalistyczne rzeczy. Część oczywiście będzie można tutaj pobrać z tego magazynu, który mamy, bo jak środki oświetlenia, karimaty, łóżka polowe, śpiwory, namioty o dużej pojemności, środki higieny, żywność dla niemowlę, ubranka dla dzieci, łóżeczka, kojce i tak dalej, to również część tego wyposażenia medycznego można kupić, można to, jeszcze jest to dostępne. Natomiast tu są specjalistyczne rzeczy, jak generatory mocy wytwarzające energię elektryczną i to duże urządzenia są.
Suwał i mniejsze urządzenia są też potrzebne, te generatory, takie 5 kW, ale tutaj moi pracownicy objeździli Suwałki, hurtownie, nie ma takich generatorów, takich domowych, o takiej małej mocy i tutaj no, mamy taki problem, żeby to kupić chociażby. Te inne kwestie, jeżeli również przekazałem te listy do przedsiębiorców, może przedsiębiorcy będą w stanie nam mogli pomóc. No, chcielibyśmy taki transport zorganizować. Mamy kontakt z Tarnopolem, z ludźmi z Tarnopola i wstępnie ustaliliśmy, że my to zorganizujemy. Jutro gdzieś tam w godzinach popołudniowych by wyruszył samochód. Na granicę, tam na granicy by było przeładowanie na samochód, który z Tarnopola by przyjechał, po odbiór tych rzeczy. Wojewoda został o tym poinformowany. Wojewoda prosiła o akceptację takiego działania, bo tych spontanicznych jakichś takich akcji jest sporo i musi to być w jakiejś mierze skoordynowane. Czy dopuści taką formę, czy nie dopuści, żeby nie było jakiegoś chaosu, bo tam może być problem z przejazdem przez granicę i tak dalej. Mamy pewne dokumenty od strony ukraińskiej przesłane, co tam trzeba na granicy mieć, żeby wieźć tam te towary. Tu przygotowujemy to od tej strony formalnej, z drugiej strony zbieramy te rzeczy, które są na tej bardzo bogatej liście. Nie wiem, czy to jest wywieszone już na naszej stronie internetowej. Możecie Państwo się zapoznać, jakie oczekiwania ma miasto Tarnopol, w czym możemy pomóc. I jeżeli ktoś z mieszkańców miałby te rzeczy, to zapraszamy do podrzucenia tego, do tego magazynu miejskiego, czyli na arenę i stamtąd będziemy kompletowali to wszystko i wysyłali. Tak jak mówiłem, jutro po południu, jeżeli wojewoda nie skaże nam inną drogę transportu i dowozu, bo mogą być takie transporty też przez Agencję Rezerw Materiałowych dedykowane do konkretnego miasta. Coś takiego też ma zafunkcjonować. No oczywiście sytuacja jest taka, gdzie na zespole zarządzania kryzysowego, który odbył się o 10:00, rozmawialiśmy o innych sprawach związanych z zabezpieczeniem potrzeb naszych mieszkańców, funkcjonowaniem miasta, bo widzicie Państwo, co się stało pod stacjami paliwowymi, bankomaty i tak dalej. Tutaj niestety zawsze te emocje, jakieś tam drobne niepewność się wkrada do naszych głów i wtedy no, zachowujemy się irracjonalnie czasami. Dobrze byłoby, żeby te informacje no, były takie wiarygodne, sprawdzone. Przeanalizowaliśmy sytuację, co chodzi jak zawsze na zespole zarządzania kryzysowego o funkcjonowanie miasta, na ile nasza infrastruktura krytyczna jest przygotowana, może funkcjonować chociażby w sytuacji, kiedy nie będzie energii elektrycznej, czy mamy agregaty, czy do tych agregatów jest paliwo i tak dalej, nie? Czy mamy paliwo do autobusów, komunikacji miejskiej, te rzeczy zostały dzisiaj omówione na zespole zarządzania kryzysowego. Oczywiście omawialiśmy inne kwestie, mamy plan obrony cywilnej miasta i inny czas funkcjonowania miasta na czas no, odpukać W. Ale tutaj, wiadomo, ta infrastruktura, nie mamy metra, mamy jakieś miejsca tymczasowego schronienia, miejsce drugiej kategorii, czy jak się... Typu drugiego. To są piwnice, jakieś miejsca. No teraz mamy troszeczkę więcej tego, bo są te garaże podziemne w Suwałkach. Aktualizujemy te wszystkie wykazy, te wszystkie listy tych obiektów z zarządcami nieruchomości. To też, żeby być przygotowany. System powiadamiania, alarmowania mieszkańców. Mamy te syreny, 19 syren w mieście i to też jest odpalane drogą internetowo. I dobrze, jak internet chodzi, gorzej, jak internet nie będzie działać. To trzeba te wszystkie procedury przejrzeć, poustalać, bo te plany, które mieliśmy, to one zawsze były tak troszeczkę lekceważone. Nie? Plan planem, to nie trzeba, może będzie z tego korzystać, ale przede wszystkim osoby funkcyjne muszą wiedzieć, jakie mają zadania i tak dalej. Kwestia komunikacji, to jest teraz dobry czas, żeby sprawdzić, przejrzeć to wszystko, żeby później nie było przykrych niespodzianek. No i w zasadzie to wszystko. Także serdeczna prośba do Państwa, żebyście napisali. Te podstawowe informacje są już zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Działamy rutynowo, spokojnie, zgodnie z procedurami, no ale chcemy przede wszystkim zabezpieczyć dach nad głową tym osobom, które już przybyły i przybędą do naszego miasta z Ukrainy, pomóc im, no i później organizować im życie, jeszcze nie wiadomo na jak długo, czy oni będą zainteresowani później powrotem, bo ten konflikt, ta wojna nie będzie trwała. No, są prowadzone rozmowy jakieś tam na temat pewnie zawieszenia broni i dobrze byłoby, żeby no, na pewno część osób zostanie tutaj w Polsce i tutaj no, musimy zorganizować dla nich, będziemy, to rola również samorządu, rządu, żeby zorganizować im życie, zabezpieczyć im jakoś pracę. Tutaj oczywiście z pracodawcami, z firmami będziemy chcieli to wszystko zrobić, nie? Ale myślę, no taka rola i takie zadanie jest ze strony samorządu.